Elo, elo! Z tej strony Kapitan Blady, a dzisiaj sobie gramy wasz ulubiony tryb, czyli Mining Simulator, gdzie po prostu jesteśmy kopaczem z grubym portfelem i dobrym łomem, który chce zarobić na życie. Jak sami widzieliście w poprzednim odcinku, dowiedzieliśmy się bardzo wielu przydatnych rzeczy, między innymi jak zarabiać grube pieniądze. Poza tym dowiedzieliśmy się też, że grube pieniądze można można wydawać na super łomy. Dobra, zdepozytujmy nasz ciężko zebrany hajs. 25 tysięcy, to wygląda na idealną okazję, żeby kupić sobie w końcu jakiś ekskluzywny łom luksusowy. A tak się składa, że jest jeden taki łom, ale widzę, że kolejna porcja jest za 30 tysięcy. Wydaje mi się, że lepiej będzie, jak od razu kupimy lepszy. Nie będziemy się umarnować jak debile na jakieś tańsze. No, więc od razu zarobmy na łom ten droższy, co nie? Albo nawet najdroższy w sumie, 60 tysięcy. Tak sobie myślę, czy to jest dużo kopania? W sumie nie do końca. Tak, wydaje mi się, że zarobienie od razu na najlepszy łom to będzie idealna inwestycja w Mining Simulator. Wiem, że jest dużo tutaj rzeczy poza światem, co nie, też dużo osób mi pisało, ale ja na razie zajmuję się światem wewnętrznym i życiem kopalnianym. Jak sami widzieliście, wychodzenie na zewnątrz jest bardzo niebezpieczne, więc nie będę ryzykował. Dopóki nie zdobędę mojego idealnego łomu, nie chcę mieć styczności ze światem zewnętrznym, to zbyt niebezpieczne. Legendy głoszą, że ten, który wyszedł kiedyś na zewnątrz, ginął. A jak wiecie, jestem Bladeusz i nie mogę sobie pozwolić na umieranie. O, nie mogę sobie pozwolić. O, nie, nie, nie. Niedługo będę już milionerem z najlepszym łomem. Tak właśnie powstaje Bladeusz, władca kopalni. Jeszcze tylko kilka groszy. Ale o, tam jest duża żyła złota. Ktoś czuje, że tam jak wydobędę, to będę bogaty. Oh yeah! Tyle już mi chyba starczy, ale jeszcze troszkę na zapas wydobędę. Dobra. Chodźmy kupić ten najlepszy łom ever. Myk, depozycja. Oh yeah! Safirowy. Safirowy, to jest to... Nie, diamentowy, przepraszam. No, w sumie... A zobaczmy, czy mogę to wydobywać w końcu. Oh yeah, mogę. Szczerze mówiąc, tego leci tak samo złoto, jak ze wszystkiego innego. Po prostu mogę teraz to wydobywać, to chyba o to chodzi głównie. No, leci tak samo jak z tego, więc generalnie nie ma jakiegoś dużego zysku. No, ale dobra. Zdobyliśmy właśnie safirowy łom. To na pewno nam troszkę urozmaici zadania, rozgrywkę. Teraz, kiedy mamy safirowy łom, nareszcie możemy iść i wydać hajs, ciężko zebrany hajs na jakieś głupoty. Chodźmy się przejść na górę. Tak, mister, dobra. Myk, dobra. Tak, pierwsze co widzimy to to, że tutaj mamy różne mieczy sławy i możemy kupić te mieczy sławy sobie. No i generalnie, no wiecie, to super sprawa, co nie? Taki miecz za 75 tysięcy? Wyglądają jak legendy. A oprócz tego możemy sobie kupić luksusowe czapki. Czapki zresztą nawet nie są drogie. To sobie klo, kupmy sobie coś naprawdę. To sobie kupię. Powiedziałem to. No, Lord Bladeusz. Brodę? Nie byłbym sobą, gdybym nie miał brody. Jestem teraz zakapturzonym mędrcem. Dobra, co tu mamy? Ragnarów jeszcze mamy. Czyli krótko mówiąc, chyba tak mi się wydaje, malutkich pomocników. Kupić pomocnika? No dobra, niech stracę. Pec, to jest mój małe zwierzątko. A można mieć kilka zwierzątek? Tego nie wiem. Nie. Chyba można mieć tylko jednego. Nie wiem, czy ten mi się w sumie najbardziej podoba. No trudno. Kupiony to kupiony. A poczekaj, a weź go wyzajmijmy na chwilę. Mogę kupić. A widzicie, i wtedy znika. No, ten jest jakiś taki fajniejszy.
Chociaż nie. Podoba mi się chyba najbardziej ten brązowy po zastanowieniu. O, ty będziesz moim fajnym pecem. Chodź, pec, panie pec. Dobra. No tak, jak widzicie, inwestycja w miecze jest też drogą inwestycją. 75 tysięcy brzmi jak inwestycja życia. Ale no cóż, będziemy musieli zebrać teraz hajs po to, żeby iść walczyć z demonami i zebrać trochę drewna. To jeszcze jest coś takiego jak crafting, ale do tego potrzebuję tak. Czyli widzicie, naszą przygodę zaczniemy w zaczęliśmy w kopalni, a skończymy na świecie zewnętrznym, gdzie po wielu latach ekspienia zyskaliśmy taką umiejętność i zdolność, że możemy w końcu wyjść na świat zewnętrzny. No i wiecie, no i powalczyć tam, czy coś tam robić. Nieważne. Tak czy siak, jeszcze trochę musimy w takim razie pokopać chyba. Już naprawdę daleko fabularnie tutaj doszliśmy. Wydaje mi się, że żadnemu śmiertelnikowi mogło się to nie udać. Ale mi się udało. Myk, 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 myk. Ej, gdzie jest mój pec? Myk, myk, myk. A, mogę mieć ten. Albo kopię, albo pec, co nie? Powinieneś mi pomagać, panie pecie. Tak mi się wydaje, wiesz? Nic, a nic mi nie pomagasz. Dobra, nie szkodzi. Grunt, że będę bogaty. Ja się nie patyczkuję. Jak ktoś kupuje, to od razu z grubej rury. Tam był taki miecz za 75 tysięcy. Obstawiam, że to Excalibur. I obstawiam, że właśnie ten miecz powinienem kupić na sam początek. Jako pierwszy miecz, który kupiłem. Tak, to chyba będzie dobra inwestycja. Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje. Tu. To panie, to najlepszy jest, najlepszy typiaszu. Kopu, kopu, kopu. Kopu, kopu, kopu. Kopać chcę. O, znowu zaczynam śpiewać, co nie? Przepraszam, to mój taki odruch wewnętrzny. Kiedy kopię, zaczynam śpiewać. No, mam tak odrodzenia, nie powiem, że nie. No dobra. Ale nie mamy się co przejmować. Tak czasami bywa, że czasami trzeba trochę pokopać. A w tym przypadku bywa to wręcz oczywiste. Mój ziomek tutaj cały czas mnie śledzi i mnie prześladuje, tak jakby... O, zdepozytowałem. Ale to jest nadal za mało hajsu jak na moje grube wymagania. Mówię, 75 tysięcy to jest minimum, które potrzebuję na kupienie ekskluzywnego miecza. Potrzebuję ekskluzywnego miecza. Koniec, kropka, dobra? Dobra, tyle już powinno mi generalnie starczyć, ale wyrobię sobie jeszcze dodatkowy hajs na drobne wydatki. Taki dodatkowy hajsik na drobne wydatki, wiecie, zawsze się przyda. Myślę sobie, może powinienem zrebitować to trochę. Teraz sobie tak myślę. I wydobyć jeszcze wszystko od nowa. Dobry pomysł. O kurde, ja wszystko zrebitowałem. Ja pieprzę, co za debil. To nie wiedziałem, że to tak to działa. Ajajaj, co za gówno. Dobra, popełniłem straszliwy błąd. To się wszystko traci od razu. Płaci się ten... Ajajaj. Ale błąd. Przepraszam was, że musieliście oglądać, jak ja kopię i wszystko straciłem, co nie? Ajajaj. Co za debil. Nie, dobra. Tak, tak. Myk. I jeszcze raz. Musimy to po prostu robić konkretnie, jak zabędziemy już tą sumę, to dopiero wtedy to się robi, co najwyżej. Ajajaj. Ale debil. No, teraz żebym się dał wkopać. Tyle kopania jak psów w dupę, że tak powiem. Jajajaj. No trudno, czasami tak bywa, że się takie błędy popełnia. Nic za to nie poradzę. Też się dopiero szkolę w sztuce wydobywania. Więc też popełniam często błędy. No, faktem, że chcę dojść do takiego poziomu, że ten rabbit to będzie tak o wchodził.
O właśnie. Teraz idziemy do ten. Będziemy po prostu wchodzić kilkoma uderzeniami. No. Dzięki właśnie takiemu podejściu, to coraz mi szybciej wchodzi ten rabbit, co nie? Bo tylko muszę zdobyć. Tylko 5000 golda muszę zdobyć. Zobaczcie, jak to szybko się wbija. Naprawdę, to się bardzo szybko wbija. Dłużej dochodzi mi dochodzenie do tych skałek, co nie? O proszę. Myk. I teraz szybki ten. I lecimy dalej. Zobaczcie, jak to szybko, jak szybko zdobywam. Coraz szybciej, co nie? Do takiej wprawy doszedłem już. No, tutaj czasami muszę gdzieś podbiec, niestety. Muszę czasami gdzieś podbiec i znowu muszę do Gel Depositu podbiec. I znowu muszę to zrobić, co nie? No, bywa czasami problematyczne, ale to jest za coś, co nie? Szybkie wydobywanie ma swoją cenę. O, miałem wrażenie, że mi się postać zacięła, ale chyba jednak nie. Ale daleko jest ten wózek. Myk i wydatek. Może to będzie bliżej jakoś. Tak, tak, znowu wiem, znowu sobie ekspię zamiast iść kupić wystrzałowy miecz. No wiecie, jaki jestem. Lubię tak sobie troszkę podekspić moje wydobywanko. To nie, żeby wydobywało się naprawdę nuklearnie szybko. Jest łatwa sprawa. O nie! Teraz wydobywam już naprawdę szybko. Ja ci kręcę, jakie szybkie wydobywanko teraz mam. No już i myk do depozytu i odrodzenie. Ja cię kręcę, ale szybkie wydobywanko teraz jest. No teraz to jest takie wydobywanko, że łop 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 i po robocie. No więcej ma biegania do wózka niż nie biegania. No, taki właśnie poziom chciałem uzyskać, żeby to zarabianie naprawdę było bardzo proste. O nie, nie mam pieniędzy. Już nie, już mam przejść. I myk. Spokojnie, na przygody przyjdzie czas. Dzisiaj jeszcze będzie musiał, dzisiaj chcę jeszcze zdobyć trochę tego rebuildka, tego odrodzenia. Odrodzenie spowoduje to, że będziemy naprawdę bardzo bogaci. Jakby będziemy szybciej jakby zdobywać to bogactwo, może w ten sposób. A, że tak powiem, chcemy zdobywać szybko bogactwo. Tak jest nasz cel. No, teraz już naprawdę szybko się XP. O to mi chodziło też. Kopu, kopu, kopu! Ta kopalnia wydaje się dzisiaj jakaś taka opuszczona, zauważyłem, co nie? Mało dzisiaj ludzi w tej kopalni jest. Wszyscy wyszli, żeby cała reszta wyszła na powierzchnię? Gdzie są ci wszyscy dzielni ludzie, którzy tutaj byli? Jestem ciekaw, jaki można maksymalny ten osiągnąć. No już teraz naprawdę raz, że duży level mam. Ważę już ten. Wiem, wiem, całe życie w kopalni. W ogóle na nic nie wydaje, co nie? No debil po prostu, no debil. Może tak. A może nie. Dobra, do 300 poziomu dojdziemy. Znaczy do 300 plus dojdziemy. Do 30 poziomu dojdziemy tego debitka i chyba sobie dam spokój wtedy. Jeszcze jeden poziom zdobędziemy. I zaczniemy zbierać hajs na inne rzeczy. Tak mi się wydaje, że to będzie dobry. To będzie dobry, 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 dobry biznes. O właśnie. Teraz już zrobiliśmy ten 30 poziom. Tak. Dobra. No i teraz, kiedy już zrobiliśmy go, myślę, że możemy w końcu szybko nazbierać sobie na potrzebne nam rzeczy, czyli na Excalibur. Myk, 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 sobie idziemy kopać. Myk, 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 kopiemy sobie tu, tarala.
Opu kopu 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 kopu. No, teraz kopanie jest całkiem przyjemne, bo się kopię dosyć szybko. Taki właśnie był mój cel. Cel osiągnięty. No, teraz to kopanie to sama przyjemność, co nie? Może niby ciężko było kopać? Nie sądzę. Oh yeah. Dobra, mam już hajs na Excalibur, bo chyba 70 tysięcy kosztował. Nazbieram jeszcze jakieś drobne na drobne wydatki. To będą, to właśnie będzie hajsa, drobne wydatki. Dobra. Hajs będą, dobra, mamy troszkę pieniędzy. Chodź, panie Bobie, nazwij go pan Bob. Bob opalniczy. Tak go nazwę. No dobra, chodźmy na górę, zobaczymy, co tutaj ciekawego możemy teraz zrobić. Otóż, co możemy zrobić ciekawego? Możemy w końcu kupić legendarny Excalibur za 75 tysięcy. Jak biznes, ale to tylko interesy. Tak, widzę Megaton. I myk. Megaton kupiony. Dobra. Co tu jeszcze mamy? O kurde, nie wiedziałem, że takie rzeczy są. A to chyba te się kupują już za Robux, co nie? Tak jak myślałem. Ale fajna sprawa na pewno. Dobra. Tam jest crafting area. Dobra, chodźmy do tej crafting area. Zobaczymy, co tutaj mamy. A, w końcu trafiamy na strefę, gdzie na przykład są takie, wiecie, to ten. Zobaczmy, czy mogę to wydobywać też. Dobra, chodźmy do jakiegoś innego. Czyli mam tutaj takie rzeczy jak stone i inne pierdoły. Patrzmy. Tak, leci stone. To tak, całkiem ładnie ten stone leci nam. Generalnie będziemy musieli trochę stone wydobywać, bo jak pamiętacie, tutaj jest crafting. Można ciekawe rzeczy dobyć. Trochę woodu, trochę innych rzeczy. Teraz troszkę woodu nazbierajmy. Musimy zbierać, nie zbieramy woodu. O! Widzimy, że woodu nie można zbierać. Trzeba zrobić wood. A, tu jest łód, dobra, przepraszam. Łód jest na ziemi, dlatego tak. Odrodzenie! Dobra, czyli widzicie, że musimy tutaj ten łód na ziemi troszkę... O, dobra, już chyba się uda. O, i proszę, coś zrobiłem sobie. Gold Hammer. Co to daje nam ten Gold Hammer? Nie wiem. A chyba taki dla lansu. Co tu mamy? Crafting area. Minimum level 1000. O kurde. O kurde. Widzimy, że tam są naprawdę już dalekie, niezłe poziomy. Trzeba mieć, żeby wejść gdzieś niżej. Dobra. Jesteśmy w strefie pierwszej raptem. Możemy sobie wziąć te wszystkie rzeczy, ale nie wiem, czy jest cel. Dobra. To my tu mamy. Możemy też wyjść chyba na powierzchnię. A czy tu możemy wydobyć te przykład? O? Możemy. Dobra, co chcesz mi powiedzieć? Ty mówisz, żebym się zaopatrzył w sport. No dobra. Niech tak będzie. Spróbujemy pokonać te typiarzy. Tom i skeletony. Dobra, akcja! Ginie od mej mocy! Tu, 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 tu! Oh yeah! Biegiem na skeletona! Tu, 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 tu! Trochę tam zostaje tego złota, ale niedużo! To mają być przeciwnicy chyba u was w domu, tacy przeciwnicy. Ale tu się namnożyło ich. O kurde, jak mnie zaatakowały. O kurde, jestem otoczony pomocy. Pomocy goni mnie armia. Ajajajaj, ale mnie zaatakowały. Co to była za emocjonująca bitwa? Dobra, spadam stąd, póki mi się życie nie odrodzi. Czyli krótko mówiąc, tutaj można też ekspić. No dobra, Czy coś poza tym tutaj jest ciekawego? Mamy miecz, mamy tutaj jakąś ekskluzję w strefę, z tego co widzimy. O kurde, umarłem. No, mamy też tu ekskluzywną strefę i możemy kopać.
No dobra, możemy co najwyżej zrobić ten jeszcze crafting, tak mi się wydaje. No, chyba tak. Chodźmy do tego craftingu jeszcze całego. Tutaj możemy oczywiście przyspieszenia całe budować. Co to mamy? O. Chodźmy tutaj jeszcze. Musimy bardzo wysoki level zdobyć, żeby ten... Dobra, to trochę pokraftujmy w takim razie. Nazbierajmy trochę tego stone'a. Róbmy tak na zmianę, że drewno i potem stone. I trochę teraz tego stone'a. O, trochę stone'a i trochę drewna. Tu widzimy, że są jeszcze jakieś inne rzeczy, takie jak na przykład emerald. Pytanie zasadnicze, jak zdobyć emerald, zastanawiam się, co nie? To jest ciekawe pytanie, na które nie wiem, czy ktokolwiek będzie mi w stanie odpowiedzieć. Dobra, zobaczmy, co mogę wykraftować. Tu mam już tego całkiem dużo. O, mamy nawet sporo. Chociaż stone'a nie mamy ten. Silver Fist. Blood Axe. Na przykład... O, 500 emerald. Jak zrobić emeraldy? Nie mam pojęcia. Może Blood Axe muszę mieć. Bardzo dużo uda muszę mieć wtedy, żeby Blood Axe zrobić, no. Zróbmy Blood Axe, co nie? Czyli musimy bardzo dużo uda zebrać. Dobra, no. Dobra, zobaczmy, ile mam muda. No, ta gra chyba skrywa jeszcze wiele tajemnic, ale nie wiem, czy będzie mi dane je odkryć w najbliższym czasie. Teraz tutaj troszkę uda nazbieram. 5000 już niedługo będzie moje, że tak powiem. Oh yeah! A, to jest taki level boost, że można od razu sobie zlevelować ten cash boost. Oka, aha, widzicie. Upgraders. Super speed, a widzicie, czyli za ten robuxy można się od razu ten. Ale my na razie gramy uczciwie. Może kiedyś będziemy wydawać grube pieniądze, ale teraz jeszcze nie mam ochoty. No dobra, chyba się udało. No dobra, stone nazbiera, ale czy... Stone zbiera, ale szczerze mówiąc... No tak, tak wiecie, no nie jest to jakoś super, nie wiadomo jak bardzo szybko. No muszę... Crafting, a, czyli wydaje mi się, żeby dostać się do tej dalszej strefy, to musimy po prostu duży level mieć. No, tak mi się wydaje. 200-500 level, o kurde. A, widzicie, tam jest emerald i black diamonds. Czyli widzicie, są te rzadsze troszkę. A one są właściwie tylko po to, żeby tu zrobić to. Ja nie wiem, po co są inne, ale tak, z całą pewnością. Dobra, na razie chyba nie ma już tutaj co więcej robić w tym trybie, dlatego tym akcentem zakończymy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, no i co tu dużo mówić. Elo, elo!